Gminy i miasta województwa śląskiego pomogą mieszkańcom w zakupie węgla. Do 10 listopada w Świętochłowicach można wypełniać ankietę zapotrzebowania na surowiec, która ma wstępnie wykazać, jak wielu mieszkańców jest zainteresowanych zakupem za pośrednictwem miasta. Szczegółowe informacje pojawią się po przeanalizowaniu ankiet. Ankiety można składać osobiście w Urzędzie Miejskim bądź elektronicznie za pomocą specjalnego dedykowanego maila. Na ten moment to zainteresowanie jest bardzo dużo. Wciąż przychodzą mieszkańcy jeszcze dopytywać o możliwości wypełnienia wniosku, dzwonią do urzędu, ale też tych ankiet coraz więcej spływa. Na ten moment to już jest kilkadziesiąt złożonych ankiet. Co ważne, w zależności od kształtu i skali tego zapotrzebowania, my jako gmina będziemy decydować o tym, w jakiej formie będziemy ten węgiel dystrybuować. Do dystrybucji węgla przygotowują się również Siemianowice Śląskie, które prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu będą mogły ogłosić, w jaki sposób będzie wyglądało to w mieście. Dziś jeszcze urząd czeka na umowę i wskazanie, która z kilku firm wyznaczonych przez ministerstwo będzie operatorem. Na podstawie tej umowy będzie możliwe z kolei zawarcie umowy z dostawcą węgla. Na chwilę obecną mogę powiedzieć, że ponad 150 osób zgłosiło się na tym pierwszym etapie naszego sondowania, o które wnosił wojewoda śląski. 150 osób, które wyraziło chęć zakupu tego węgla. Na chwilę obecną ta pierwsza transza ma wynieść 1,5 tony na jedno gospodarstwo domowe. Przygotowujemy to logistycznie w ten sposób, że tworzymy grupy cotygodniowe do dostaw takich węglowych. Na chwilę obecną mieszkańcy składają już wnioski wyrażające jednocześnie chęć zakupu tego węgla. Bez pomocy nie pozostaną też mieszkańcy Rudy Śląskiej. Miasto we współpracy z Hutą Pokój wesprze ich w zakupie węgla, ale o szczegółach jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić. Niemniej i tam zainteresowani Rudzianie o wnioski już pytają w urzędzie. W Rudzie Śląskiej bardzo dużo jest takich mieszkańców. Wiemy to na przykład po liczbie osób składających wniosek o dofinansowanie w ośrodku pomocy, więc to też będzie jeden z elementów potrzebny do tego, żeby uzyskać pomoc w zakupie węgla. Bo to właśnie mieszkańcy, którzy otrzymali dodatek węglowy w wysokości 3000 zł, mogą zakupić go przy udziale miasta. Ale także ci, którzy nie wystąpili o wypłatę świadczenia, jednak są uprawnieni do jego otrzymania. Jak przewiduje ustawa, samorządy będą kupować surowiec po 1500 zł za tonę, a mieszkańcy nie zapłacą za niego więcej niż 2000 zł.